to jest akurat gołąb od hodowli Oleksiaka. Z Van Roli to jest i Szlichotą. Jaki lot dzisiaj odbywa się? Jest następny gołąb i stado jakieś leci. Chodź. Jest drugi, samiczka też od Oleksiaka. No i z deklapów to jest. Cztery konkursy dnia, pierwsze cztery loty. Była najlepszą lotniczką sekcji, a teraz już nie. Niestety nie ma już tych takich czołowych konkursów. Czyli lot z miejscowości? Haberstadt, 330 chyba kilometrów do mnie. Mm-hmm. Czyli 300? 330 km, około 330 km lot. Mm-hmm. I który to już lot jest? To jest już 9. lot. Mm-hmm. I które miejsce zajmujesz po 9 lotach? W sekcji są dwa następne. W sekcji jestem pierwszy, a w oddziale 27 byłem w tamtym tygodniu i jedno miejsce spadłem, 28. Mm-hmm. Tak, widzimy następne dwa lądują, gołąbki. Widzę, są bardzo dobrze oswojone. Nic się hodowcy nie boją. Masz na jakiś sygnał, przywołujesz je, czy? O, chodź. Chodź. Jest następny, pięknie się składa, dwa. Chodź. Jedna samica spoza 50 jest na pewno, jest i trzeci, ale pięknie się schodzą teraz. Chodź. Jest 18 głębi jest już w zegarze. To może być już po konkursie. Czyli z tego co widać, lot masz udany. Tak. Bardzo dobry. Pogoda dopisała dzisiaj. Wiatr w miarę dobry. Jeszcze. Czyli w stosunku bardziej... do oddziału, jak ten wiatr pomoże, czy nie bardzo? Jakby wiało bardziej w tą stronę, to jest lepiej. No nie było najgorzej dzisiaj, ale jakby inny wiatr był, byłoby lepiej, nie? Mm-hmm. W tamtym tygodniu miałem 63 chyba trzeciego i 67 w oddziale i trzeci zamknął mi dopiero 160 któryś. Także miałem przerwę, jest następny gołąb. Już z tamtej strony wraca, także już przeleciał. Już zapędził chyba, się już tam przeleciał. Z oddziałowymi gołębiami. W tamtym tygodniu 18 konkursów w sekcji zdobyłem, 11 w oddziale. Te gołębie, które były na Bergenie, 5 sztuk, dałem 5 w domu. W tym tygodniu nie leciały, odpoczywają do następnego lotu. Czyli teraz na, teraz na lot nie poszły te zwycięskie gołębie z Bergenu. Nie. Bardzo dobrze. Czyli pójdą co na następny Bergen z kolei. Tak. Czyli już ustawiasz się na ten lot. Tak. I ta sama, Bergen. Chyba że dam na Barcelonę coś z tych gołębi. To dołożę inne gołębie na Bergen, nie? Ten Bergen miał bardzo udany. Tam na 5 wkładanych 5 konkursów miałeś. Prawdopodobnie, bo nie wiadomo jeszcze. Ale 4 konkursy na pewno. Nie wiem, z 5 samicą źle zrobiłem, nie przyuważyłem, ona poszła na jajku i dlatego wróciła mi wieczorem na drugi dzień. Aha, czyli tutaj trzeba uważać. Ale tam pozostałe to zdowieństwa szły, tak? Tak. Zdowieństwo wszystko. I lotujesz zdowieństwo totalne, czy... Totalne. I samce, i samice. Tak, widać, po lądowaniu te gołębie w dobrej kondycji są. Nie są zmęczone, szybko wchodzą do gołębnika. Widać, ta forma zwyżkuje. Czyli ten lot z Bergen w przyszłym tygodniu powinien być... Powinien być dobry też. To jest dobry. Zobaczymy tylko od pogody, czy ona również będzie sprzyjać. Ten pierwszy lot był bardzo udany, mi się wydaje. Kto miał dobrze przygotowane gołębie, to otrzymał konkursy. No ci, co myśleli, że to będzie spacerek, niestety
troszkę się zawiedli. Tu loty powyżej 700 km już gołąb musi być przygotowany. Musi być wytrenowany. No, nie można tak z krótkich jakichś lotów treningowych dawać na 700, bo to jest za mało po prostu. No, na Barcelonę dajesz w ramach jakiego klubu? Jeszcze się zastanawiam, czy do Włochów dać, czy dać do Szprotawy, no, bo w tamtym roku miałem samicę ze Szprotawy. Jedną dałem, jedna mi przyleciała. Nie? Czyli tamten krótszy transport jednak wydaje się jakimś optymalnym rozwiązaniem. Dobrze, a może pokażę coś tu w hodowli, jak to tam wygląda. Ten konkurs chyba już jest zakończony, także możemy sobie spokojnie. Tu widzę system Tauris. Konstantujesz. No w tej chwili to jest sucho, także to nic nie przeszkadza. No, tutaj samica też jest, albo na Bergen przygotowana. Następny lot, zresztą oddziałową mamy też, bokstra oddziałowy 735 za tydzień, nie? Mm-hmm. Czyli ona już na Bergenie była, ta samiczka? Nie była, nie ona była. Nie była. Aha, czyli ją przygotowujesz na następny ewentualnie. Tak, oddziałowy albo Bergen, zobaczymy. W tej chwili ona co, na samczyka czeka jeszcze, tak? Czyli... Tak, jeszcze nie ma samca. I tutaj też samczyk czeka. Tak, czeka na samce. Mm-hmm. Bardzo ładnie. Także porządek tutaj masz, widzę. Nie są luźno samice puszczone na gołębniku, tylko każda w boksie czeka na partnera. Tu jest samica, która przyleciała w tamtym roku mi z Barcelony. A, ta samiczka 1949-47, tak? Tak. Aha, czyli ona zaliczyła Barcelonę. Do ciebie dystans? 1553 km. Aha. Czyli w tym roku też byś ją na Barcelonę dał chętnie? Nie, ja się wycofuję. Aha, czyli ona tutaj będzie w hodowli. Tak. Tylko dwa młode wyciągnąłem w tym roku po niej, bo po prostu jest na tym gołębniku, bo... A z jakiej linii ta samiczka pochodzi? To jest z linii Limburg i druga strona są gołębie pana Korzeniowskiego ze Świpoziny. Aha. I tam jest siostra, ta ciemna pierwsza to była siostra jej. Dwie siostry, jeszcze jedną mam w rozpłodzie, niebieską. Aha, czyli to samiczka linia Barcelona. To samiczka jest właśnie u góry, ta co spóźniła, to przyleciała na drugi dzień z Bergenu teraz. Powód był z jajkiem, było, żeś nie dało się... Nie zauważyłem. A tu jeszcze zaraz samczyk jest, który usiadł pierwszy, 10800. No już ta samiczka tutaj wolę nadyma, no do samczyka, także ona... Ona samca ma, bo nie leciał... Jak przed chwilą puściłem dopiero, nie? No, ale samiczki mają to, tę tendencję, że... Jest gołąb pierwszy, który był z Bergenu. To była godzina 18.15. Czyli ten niebieski samczyk, ten tak? Ten niebieski samczyk, który już ma dwie Francje zrobione i teraz Bergen zrobił. Aha. I to jest też z tej linii gołębi. Z tej linii, tu co z Barcelony przyszło. Ten gołąb dzisiaj z lotowego był pierwszy. I ten samczyk niebiesko nakrapiany. Aha, już sobie w duku siedzi z samiczką, tutaj cieszy się. A z jakiej linii ty masz tego gołąbka? Oj, teraz to nie powiem. On po prostu przyszczelił mi pierwszy, nie? Aha, aha. Pierwszy raz w ogóle pierwszy, no, usiadł na gołębniku, nie? No, tak sobie ten lot różnie karty rozdawał. Nie patrzyłem, poczekaj chwilę. Zaraz, tutaj też jest fajny gołąbek, też czeka na samicę, parę ma takich u mnie pierwszych konkursów, dzisiaj przyleciał jako dziewiąty. Ale jeśli czeka na samiczkę, no to tak widzisz... To jest Van Roy akurat, ten gołąb, który niby powinny na takie ciężkie loty, a on sobie radzi na tych lekkich fajnie też. No, wadą totalnego wdowieństwa jest to, że w tej chwili czeka na partnerkę jeszcze. Tak, tutaj właśnie samica, to jest jego ojciec. Tutaj jego samica, teraz ta głowa nie leciała. On przyleciał jako czwarty dzisiaj. Aha. Także równo siadają. To są gołębie nabyte od pana Zbigniewa Oleksiaka, nie?
Mhm. I pomogły mi w tym roku dużo, bo jeżeli nie te gołębie, to na początku bym miał słabo. No. Czyli te krótkie loty od pana Oleksiaka, te gołębie, tak, tu zdają egzamin. No, potrzebowałem szybkich gołębi i dlatego kupiłem trochę tych gołębi. Mhm. Czyli dobry zakup. Hodowca tutaj... Też teraz przyleciał. Też raz był z 500 u mnie pierwszy. Aha, więc bardzo ładnie masz oswojone te gołębie. No, chodź. Słuchają chodź. Się ciebie. A, i w nagrodę partnerkę dostał. Jeszcze tam z pół godziny potrzymam te gołębie. Na krótkim locie krótko, stosunkowo. Pół godziny wystarczy, zostaną rozzielone. Czyli to jest gołębnik dla wdowców tutaj masz? Tak, tu samce siedzą, tam z boku siedzą samce. Tutaj też ma przyleciał. Tu polew go nazywam, bo gdzieś o płot zahaczył. Tu polew, no to samą nazwę ja miałem cudownego lotnika. On charakteryzował się podejściem samiczka, do lądowania samiczka właśnie. Samiczka jego tam siedzi, też dosyć dobrze latała. Te 4 konkursy pierwsze miała fajne, a później... Przestała lecieć. Dobrze. Przylatuje teraz jak się chce. No a karmienie przed lotem? Jak karmisz? Rano. Rano, ale jaką karmę, dietę dajesz? Czy... Daję tam 35 składników, żadnej diety, po prostu. Aha, czyli bogatą karmę dajesz. Da. W tygodniu mniej. Zależy jeszcze od lotu, trudności lotu. Nie? Aha, czyli przewidujesz, jeśli lot trudniejszy, to bardziej bogatszą karmę. Bogatszy, tak. Aha, jeśli lot masz, zapewnia się lekki, ekonomiczną, lekką karmę. Tak. No, a elektrolity na przykład, jakie tam podajesz? Elektrolit w tym roku to mało, tylko podaję Beldaform i podaję Beldasum. Aha, ale przed lotem podajesz również, czy tylko po locie? Przed lotem. A później tylko czysta woda przed samym koszowaniem. Aha, przed koszowaniem czysta woda. A po locie otrzymują coś do wody? A po locie czysta woda i dopiero w poniedziałek BS-a. Aha, czyli po locie czystą wodę otrzymują również. To samiczka jest, która pierwsza w tamtym roku była z Paryża. Akurat poleciała, poszła. I w tym roku właśnie z Bergenu była też druga. Aha. A brat jej był trzeci. Aha, czyli to linia wyróżnia się. Ale to tutaj. Już inne gołębie są akurat. Mhm. Tutaj takie dosyć niskie te boksy zabudowałeś. Ja specjalnie tak zrobiłem, żeby się nie zdeptały. A, chodziło ci o to, żeby się nie parowały te gołębie? Tak. Ale to jest twój wynalazek? Co popatrzałeś? Tak, tak myślałem, bo tutaj mam płytę, którą przedzielałem tak, kładłem i zamykałem, żeby się nie deptały gołębie. Aha, to ale... zademonstruj to jeszcze raz. Znaczy, jaki pierwszy pomysł był, mówisz? Bo cena jest był dosyć taki, wysoka, około 45 cm. Pierwszy pomysł był taki, że na siatce, wiadomo. Tak, na siatce i tam kał spada z tą płytą. Potem wpadłeś na pomysł, żeby to zastosować. Rzucam kał i tutaj składam sobie deskę i się nie parzę gołębie, nie? Nie naskoczy. Tu jest 16 chyba. Aha, czyli samczyk nie podskoczy na samiczkę. Aha. Ale to pierwszy rok praktykowałem, później nie. Później, to znaczy postanowiłeś... zostałem tak i się nie parzył. Rzadko który mi się sparzył, nie? Inaczej nie rozumiem do końca, że... No tu w celi, rzadko aha. który, żeby się sparzył, nie? Po prostu chodzą koło siebie, ale się nie deptają, nie? I po locie teraz mówisz? Po locie i przed lotem też. Aha, czyli zaobserwowałeś, że jednak... Że nie parują się. Nie. Czyli nie ma powodu, żeby to tak sobie robić takich zmian typu celi. Ale tak czy inaczej potem miałeś pomysł, żeby to zrobić takie cele. Takie coś, ale to, niziutkie. Ale to nie czyli jest. To był eksperyment, ale mój to do końca. Gołąb właśnie, który przyleciał trzeci, bo on teraz nie był na locie. To jest gołąb, który przyleciał trzeci z tego Bergenu. 72-86. Mhm. Jego siostra z gniazda, dwa tylko wychowałem sobie takie gołębie i ten. Dwa wychowałem i przez 3 lata żaden nie zginął. Oho. I miał, ten akurat na Francji nie był, ale siostra 2 razy. W tym roku już będzie, o przyleciał dobry lotnik. Tylko spójrz. I tu ma samiczkę, która przyleciała mi jako 4. To jest od kolegi. Gołąb to nie jest mój, z oddziału Nowy Tomyśl, nie Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski. 2, 4, 8. Ta samica ją wkładałem wszędzie i na wschód i ten przychodziła nawet po 3 tygodniach, po 4. Aha, czyli... I dlatego tylko długie loty, bo to jest gołąb na długie loty, tu
przyszedł trochę zmęczony ten. Mhm. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Następny jakiś jest. No. Czyli on już się zapędził gdzieś ten z peletonem. Gołąb, ten gołąb jako roczny mi zrobił 11 konkursów w sekcji, 9 w oddziele. I był pierwszy w sekcji. 735 km z Bokstelu, nie? I jako rocznia? Jako rocznia. 735 km. Tak. Ale na drugi rok słabi już na to. Jednak chyba się trochę przypalił. Aha, aha. Ale w tym roku... Trzyletni teraz jest? Tak. Ale w tym roku już ma parę konkursów. Teraz przypóźnił coś, nie? Potrafił usiąść pierwszy. Tu jest jego samica prawdziwa. Z którą... Ale widzę, że tam mu lepiej pasowało teraz. Przeszedł do tamtej. Zaraz może ty... chwilę tam, rzucę go tutaj. Aha, czyli on do końca nie jest zdecydowany, ten gąb, i to może rzutować na ten wynik. Ale być może do końca sezonu on wybierze tą swoją samicę, do której już będzie miał pociąg, ewentualnie jedną schowa, żeby już tylko miał, żeby miał tylko jedną samiczkę. No, bardzo interesujący go. No sam fakt, że 735 km konkurs, no tak, to i... jako roczniak to już i... robi wrażenie. I jako roczny, jako dwulatek zrobił też, pierwszy był z tego lotu, jeden pierwszy lot, pierwszy boksel, a z drugiego lotu mi nie zdobył, przyleciał mi wieczorem po konkursie i już nie złapał się do maratonu, nie? Musiałem inne gołębie wystawiać do maratonu, bo ten akurat mnie złapał, nie? Dobrze, ostatni rzut na gołębnik zrobimy, gramy dalej, no i tutaj ja będę tutaj je objeżdżam z reporterzami, tu po tym KLD naszym, no i liczę, że i ty również tutaj jeszcze zabłyśniesz na jednym z tych lotów, bo tych lotów dosyć sporo mamy, przed nami dwa Bergeny, mamy Dunkierkę, mamy Paryż, mamy Orlean, także wczoraj byliśmy przy wręczeniu nagród w Słubicach, hodowcy byli no mile zaskoczeni, że tuż po locie otrzymują puchary. To mobilizuje, no i podkreśla naszą wiarygodność jako klubu KLD, że dbamy o hodowców i jest to wszystko godne zaufania i polecenia. Ja w imieniu KLD dziękuję bardzo za wywiad i życzymy powodzenia i do spotkania przy wręczeniu pierwszej nagrody. U Pawła Sekuły w Kolsku. Do tej pory przyleciało 22 gołębie.